Start! Polujemy! Kręciliśmy zumbę na przykład. Teraz był... zdjęcia robiliśmy. Jeszcze jest trochę dnia, tak więc zrobimy coś jeszcze. Super! Drugi dzień dziecka i mamy nadzieję, że to będzie nasza tradycja i będziemy mogli ten dzień dziecka powtarzać rokrocznie. Największą atrakcją, no, przede wszystkim dla dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy, ale dla dorosłych największą atrakcją chyba raz dla panów był mecz. Przeciwnik był bardzo trudny. Widać było, że chłopaki się bawili z nami, bo to zawodowcy, ale zabawa była świetna. Pięknie. Wygraliśmy właśnie z zawodowcami z FC Toruń. Mecz zakończył się rezultatem 10-7 dla nas. Dla wszystkich, dla pań, panów, koncert zespołu, w którym wokalistą jest jeden z naszych pracowników. Iść zawsze do przodu, nie oglądaj się wstecz, o nie. Tak jest, dopingujemy się nawzajem. I wędrujemy jak dziwownica. Wszystkie skrzynki muszą znaleźć się za linią mety. Mieliśmy się od siebie oddalić bardzo. I pan powiedział, że mieliśmy cały teren do biegania. No i potem zaczęliśmy biegać. No, wygrałam kubek. Kubek i portfel. I się cieszę. Lali wodą i ratowali z ciężarówki jednego takiego pana. Namalujesz? To trzymaj, a podpisz mi się jeszcze, co? Imię tylko wystarczy. Moje? Tak, twoje. I teraz marchewkę. O, taką jak jest tutaj. Na soczku. Co? Będę jeszcze raz zjeżdżać, skakać na trampolinie. Często angażujemy się w różne rzeczy, które dzieją się w związku z dziećmi, szczególnie tutaj na terenie gminy, w związku z tym, że to jest najbliższe otoczenie naszej firmy, to, że tak powiem, wspieramy lokalne społeczności.